Chciałam Was dzisiaj zaprosić na taki wiosenny przegląd na mojej działce. Tutaj pierwsze oznaki wiosny, szafirki prześliczne, malutkie. To jest taka moja rabata bylinowa, muszę się nią zająć koniecznie, bo jeszcze nie jest sprzątnięta. Na niej tutaj rośnie rozchodnik okazały, jakieś irysy, floks szydlasty, są też jeżówki purpurowa i biała. Ja na przykład zostawiam ich nasiona na zimę, bo są doskonałym pokarmem dla ptaków. Tutaj mam rabatę z liliami i szukamy jakiejś oznaki życia. O, tutaj widać już wyłażą z ziemi. O, i tutaj. Mało się budzą, widzę, w tym roku. Zimno było. A tutaj jest rabata taka z goździkami. Goździki kamienne bodajże. I rododendrona niedawno wsadziłam. Powinno mu tu być dobrze. Tutaj z tych ściętych sosen będzie próchnica. Korzenie będą się rozkładać pod ziemią. I widać, że przyjął się. Taki był biedny, zabiedzony w Biedronce. A tutaj mój drugi rododendron. Też z Biedronki był. Troszkę go chyba opuchlaki zjadają. Muszę właśnie się przyjrzeć. Co z tym robić? Zresztą on tak co roku troszeczkę jest podjadany. No na razie nic z tym nie robię. Może zakwitnie w tym roku pierwszy raz, nie wiem. Bo jeszcze nie zakwit. 2 lata już tu siedzi w ziemi. Można mieć nowe kwiatki. No zobaczymy. Tutaj mój rabarbar wychodzi z ziemi. W tamtym roku go wysiałam na wiosnę. Przesadziłam, pięknie przezimował. Mnie fascynują właśnie te pąki, które wychodzą z ziemi, takie bulwy. A tutaj taka zielona. Fajnie. A tutaj ostatnio siałam rzodkiewkę. Rzodkiewka. I pięknie sobie radzi. Widać, że pod tą agrotkaniną jest jej dobrze, przykrywamy. Reszta jeszcze rzeczy nie wzeszła. Tutaj był burak chyba liściowy, szpinak. No, były zimne dni, teraz będzie troszkę cieplej, to powinno wszystko ruszyć. W tej donicy mam jarmuż toskański. W tamtym roku sadziłam na jesień. On co prawda do kwitnienia się zbiera, ale to nie szkodzi, jeszcze pozrywam listki. Zresztą w tamtym roku z takich młodziutkich kwiatów, jak jeszcze one nie rozkwitły, zupę robiłam. Bardzo podobnie smakuje do brokuła, takiego zielonego. Także wszystko można przyrządzić i zjeść. Tutaj mam truskawki, które pomalutko odbijają. A tutaj następna grządka truskawkowa. I ładnie truskaweczki odbijają po zimie. Jeszcze mam parę porów z zeszłego roku. A zaczęło się od 4 krzaczków truskawek 2 lata temu. I właśnie teraz mam tyle i tam w poprzednim ujęciu, co pokazywałam. Tu właśnie tworzymy grządkę, bo trzeba było brzozę ściąć i sobie układamy takie brzegi grządki z tych pni. Później będę nakładać kartony na dno i troszkę jakiejś ziemi, może kompostu,
Wszystkie grządki tak robię, zresztą o tam widać drugą. Tam arbuzy rosły w zeszłym roku. O. Tutaj mi wychodzi lubczyk. Też z nasionka. 2 lata temu chyba go wysiałam. I tu mam jeden krzaczek. Tutaj taki większy. I tutaj jakieś jeszcze parę jest takich małych. Ja poznaczyłam sobie patykami, bo tu wszyscy depczą je. Ale je mam w planie wykopać stąd i przesadzić w inne miejsce, bo tutaj troszkę jest cieniście i wydaje mi się, że tu jest kwaśna ziemia. A tam na przykład w tej drugiej grządce troszeczkę nawieźliśmy takiej ziemi bardziej gliniastej i wydaje mi się, że ten lubczyk będzie lepiej rósł w niej. No zobaczymy. Tutaj mam 2 krzaki w tych skrzynkach. To jest nie jasnota, tylko kocimiętka. Też przezimowała pięknie. Bardzo lubię kocimiętkę i nawet chyba ją tu zostawię. Nawet jak wsypiemy ziemi, to te skrzynki po prostu przykryję ziemią naokoło, a one zostaną, bo ta folia troszeczkę je ograniczy, żeby się tak nie rozrastały, bo one mi potem opanują całą grządkę tutaj. Tak, to będą takie 2 krzaki sobie rosły. One bardzo przyciągają różne zapylacze. No, tutaj się tworzy jagodnik. Właśnie obudowujemy sobie takimi ramkami, jak w Szumilesie, grządki z borówkami. Borówki były sadzone w zeszłym roku. Jakieś chyba pąki są. Kwiatowe. Ja tutaj rzucam właśnie różne wiórki po świnkach, jak już pokazywałam, morskich. Czy takie ścięte kawałki sosny, liście, co tam zgrabie. Nasza działka jest taka leśna, więc tutaj ściółka jak najbardziej pasuje do borówek. Tutaj jest jedna, tu jest druga, jeszcze nie wypełniona. No i oczywiście też daję na dno kartony. O, tutaj będzie widać bardziej, żeby jakieś takie właśnie papiery, kartony, żeby wygłuszyć te chwasty. Tutaj nawet tak z brzegu wystają gdzieniegdzie te kartony. No a tutaj też będę właśnie wykładać, bo widać, co się dzieje bez kartonów. No i też ładnie pączki jakieś mają. Młodziutkie są poróweczki. Tutaj mam porzeczki. To jest, nie wiem, czy czarna, czy czerwona. Też w tamtym roku posadziłam na jesień. Ale widać, ładnie przezimowała. Tutaj jest druga porzeczka. Tamta chyba była czarna, a ta czerwona. Coś mi się tak zdaje. Tutaj są jagody kamczackie. Jejku. Wszystko w zeszłym roku na jesień sadzone. Ale tutaj chyba będzie kwitła. I tu mam 3 krzaczki. Wojtek. A drugi nie wiem, jak się nazywa, bo to 2 gatunki. Też kwiatuszek ładny tutaj. Będzie. One się tam muszą zapylać wzajemnie. No, tutaj jeszcze czekają deski. Będziemy też obudowywać. Tutaj była malina bezkolcowa, taka fioletowa. 2 krzaczki. Też pięknie przezimowała. A tutaj mam 2 krzaczki malina polka. Polka chyba, nie polana, polka. No to właśnie z tych 2 mieliśmy w grudniu maliny jeszcze w zeszłym roku. A to jest porzeczko Agrest. Pierwszy raz będę go uprawiać. I na koniec świdośliwa. Ona była taka biedna, że pani to chyba za złotówkę mi ją dorzuciła w ogrodniczym. Ale widzę, że ładnie odbija.
też jesienią wsadziłam. Tutaj już pączki ruszają. Jestem bardzo ciekawa, bo ponoć bardzo smaczne ma owoce. Tak chodzę, chodzę między grządkami. Patrzę pod nogi, a tu na ścieżce mi takie piękne kwiatuszki wyrosły. Co to jest? Muszę sprawdzić. A szkoda wyrywać je. No nic, będą mi rosły na ścieżce takie kwiatki. No przepiękne. No tu zaraz koło grządki. Robię dołki i odmierzam długość tego pikownika. To będzie odległość jednej rośliny od drugiej. Troszkę sypię takiego kompostu. To sobie to taka ziemia kompostowa. I teraz wybieram sadzonki. To są brokuł gałązkowy. Będę pierwszy raz. Zadam go pod same liścienie. No, powinnam go pikować wcześniej, pojedynczo w domu, ale nie mam już miejsca na sadzonki, więc stwierdziłam, że już go tak pikuję. Chyba nic z tego nie będzie nagrywania, nie? Badania. Może będzie? No bo wiatr wieje strasznie. To może palcem mikrofon zetknęło. Dobra. Jest gruba ściółka z siana. Będzie im tutaj cieplutko. No to jest moja grządka kapusty w tym roku. Jakieś tutaj wczesne kapusty są. Tu jest na przykład brokuł gałązkowy. To jest maleństwo jeszcze, ale będzie ogromne później. Tu mam brokuł gałązkowy, jakieś kalarepki fioletowe. Tutaj taka maleńka jeszcze. Te kolorebki chyba zielone, jarmuż czerwony, jarmuż zielony, toskański. O, tutaj sobie jeszcze musztardowcy wsadziłam. Tu jest jeden musztardowiec zielony, a drugi prawie go nie widać, jest taki bordowy. Taki rządek bordowego i rządek zielonego, więcej go nie sadzę, bo on ma dosyć ostry smak i bardziej taki dodatek do sałatek. On pasuje jako dodatek, ale jest bardzo dekoracyjny. Jest piękny. Na kanapeczkę, jako taki właśnie pikantny dodatek, super. No i zaraz ją przykryję agrotkaniną. Czy agrowłókniną białą i będą sobie potem
rosy. Później jeszcze chcę taką siatkę sobie zakupić właśnie przeciw owadom, żeby tutaj gąsienice nie siadały, nie zjadały mi tego.